Rafał Zaorski robi eksperyment społeczny, eksperyment dziwny, wystawiający na próbę prawo własności, a przy okazji wspólnotę Złota 44. Dzieli apartament na 20 tysięcy udziałów, a następnie szuka chętnych na zostanie współwłaścicielami. Każdemu oferuje klucz oraz wpis do księgi wieczystej. Całe przedsięwzięcie określił mianem epickiego flipa. W tym materiale zastanowimy się nad tym, czy to jest legalne, co na to wspólnota Złotej 44, jakie są potencjalne korzyści oraz zagrożenia dla udziałowców. Flying Atom. Główny partner kanału. Sieć kantorów stacjonarnych i bitomatów. Dzień dobry. Nic dziwnego, że sprawa stała się tak medialna. Po prostu brzmi dość absurdalnie. 20 tysięcy współwłaścicieli jednej nieruchomości, z czego każdy ma takie same prawa i obowiązki względem samej nieruchomości. Zacznijmy od tego, o jakiej nieruchomości mowa. Latem 2022 Rafał Zaorski stał się właścicielem apartamentu 504 mieszczącego się na 50. piętrze owianego sławą budynku Złota 44. Cena transakcji wynosiła niespełna 23 miliony złotych. Mieszkanie ma powierzchnię 485 metrów kwadratowych i wyróżnia się spektakularnym widokiem na Warszawę. Chyba każdy mieszkaniec Warszawy doskonale zna tę lokalizację. Epicki flip został oficjalnie ogłoszony pod koniec grudnia. Oczywiście od razu wywołał lawinę komentarzy oraz żywą dyskusję. Sam Zaorski prowadzi dość spójną narrację, w której utrzymuje, że jest to jego trzeci eksperyment społeczny. Pierwszym była książka o spekulacji, którą wydał na początku roku 2019. Cały jej fenomen polegał na tym, że strony są puste. Nie przeszkadza jej to jednak w osiąganiu bardzo wysokich cen na rynku wtórnym. Drugim eksperymentem jest projekt Big Short Bet, który miał pokazać inną drogę kształtowania wartości na rynku kryptowalutowym. A trzecie dzieło ma dotyczyć właśnie rynku nieruchomości. Eksperyment ze spekulacyjnego punktu widzenia ma zweryfikować tezę o tym, że łączna wartość wszystkich udziałów będzie wyceniana wyżej niż wartość samej nieruchomości. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych, gdzie suma udziałów często przewyższa wartość księgową spółki. Zaorskiemu trzeba przyznać, że wydaje się być bardzo zdolnym socjologiem. Można powiedzieć, że wywołał on prawdziwą wojnę. Sam określa to jako spór elitaryzm z egalitaryzmem i oczywiście Rafał w tym sporze stara się stanąć po stronie egalitarystów. Podbija również emocje, podkreślając, że otrzymywał groźby, które jednak go nie powstrzymują. Żeby móc dobrze zrozumieć, o co w tym konkretnym sporze chodzi, musimy zapoznać się dokładniej z założeniami epickiego flipa. Jak już wcześniej wspomniałem, Rafał Zaorski chce podzielić apartament na 20 tysięcy udziałów. Jeden udział wyceniony jest na 5 tysięcy złotych lub 777 Big Shorts Bet, czyli kryptowaluty stworzonej w ramach jego drugiego eksperymentu. Oczywiście opcja zakupu przez BigSB jest korzystniejsza, bo obecnie kurs waha się w okolicach 1 dolara. Dlaczego tak zostało to rozwiązane? To raczej oczywiste, chodzi o zwiększenie popytu, co pozytywnie wpłynie na wycenę. Istnieje jeszcze jedna opcja otrzymania udziałów, która traktowana jest priorytetowo. Udział w Złotej 44 otrzymają osoby, które wymintowały NFT 504. Jest to kolekcja utworzona przez Rafała, która umożliwiała wstęp na spotkania towarzyskie organizowane w jego apartamencie. Projekt wystartował pod koniec 2022 roku, a mint odbył się oczywiście przez tokeny BigSB. Przy okazji tego pojawiły się również ataki w stronę Rafała. Był oskarżany o to, że kolokwialnie mówiąc wystawił posiadaczy NFT, ponieważ nagle utility kolekcji przestaje mieć znaczenie. Tutaj obiektywnie patrząc trzeba obronić Zaorskiego. Tokeny wykorzystane do mintu zostały zablokowane na kontrakcie, więc zawsze będzie można je uwolnić. A każdy właściciel NFT otrzyma jeden udział w apartamencie 504, więc można powiedzieć, że dalej będzie miał wstęp do mieszkania. A, no i trzeba powiedzieć, że taki kandydat do miana współwłaściciela apartamentu na Złotej musiał wymintować swoje NFT do listopada 2023. Oczywiście jedna osoba mogła nabyć więcej niż jeden udział.
Na moment tworzenia tego materiału zapisało się prawie 8 tysięcy osób na łącznie 58 tysięcy udziałów, czyli znacznie ponad dostępną ilość. A dlaczego jest akurat 20 tysięcy udziałów? To akurat całkiem zabawne. Około 20 tysięcy wynoszą miesięczne opłaty za apartament, czyli na każdy udział przypada 1 złotówka miesięcznych kosztów. Ale przez pierwsze 3 lata współwłaściciele nie mają się czego obawiać, bo Rafał zobligował się do uiszczenia opłat na 3 lata w przód. Dorzucił do tego ochronę 24/7, monitoring oraz wsparcie prawne na 1 rok. Fundamentalne wydaje się pytanie. Czy właściciel mieszkania ma prawo sprzedać mieszkanie w formie 20 tysięcy udziałów? Zaorski zwraca uwagę na to, że nie ma bezpośredniego zapisu w kodeksie, który by tego zakazywał. I co by nie mówić, to prawdopodobnie ma słuszność. Nie ma prawnie narzuconego ograniczenia, które regulowałoby ilość współwłaścicieli. Z drugiej strony mamy jednak głosy, które podnoszą, że prawo nie w każdej sytuacji może być konkretne. Nie ma przepisów, które definiowałyby to, na jaką ilość można podzielić lokal, ponieważ jest zbyt wiele zmiennych. Nie zmienia to jednak faktu, że kluczowe wydaje się w tym wypadku przeznaczenie lokalu. Nie ulega wątpliwości, że jest to lokal mieszkalny. W związku z tym powinien być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Chyba nikt nie jest w stanie uwierzyć, że lokal podzielony na 20 tysięcy udziałów będzie mógł spełniać swoje przeznaczenie. Do tego należy zastanowić się nad artykułem 144 Kodeksu Cywilnego, który głosi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. No i tutaj wspólnota Złotej 44 słusznie podnosi, że obecność kilku lub kilkudziesięciu tysięcy osób będzie miała negatywny wpływ na ich życie. Dotyczy to chociażby części wspólnych. W dyskusji pojawia się również artykuł 16 ustawy o własności lokali. Jeżeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu zażądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji z nieruchomości. I właśnie na ten zapis powołuje się Zarząd Wspólnoty Złotej 44. W oświadczeniu, które niedawno się ukazało, Zarząd Wspólnoty poinformował, że poddał pod głosowanie wspólnoty uchwałę o wyrażeniu zgody na wystąpienie z powództwem przeciwko Rafałowi Zaorskiemu o przymusową licytację lokalu. Głos przeciw oddał zaledwie 1,26% głosujących, co jasno pokazuje solidarne stanowisko mieszkańców Złotej 44. W tym miejscu musimy coś doprecyzować. Dopóki transakcja się nie odbędzie, ciężko przewidzieć jej skutki. Na ten moment wszystkie głosy o znacznym pogorszeniu jakości życia mieszkańców to wyłącznie przypuszczenia, a domysły to prawdopodobnie za mało, aby zablokować transakcję. Ewentualne przesłanki ku temu będą bardziej widoczne dopiero po epickim flipie, w momencie gdy nowi współwłaściciele zaczną korzystać z budynku. W związku z tym wydaje się mało prawdopodobne, by przytaczane artykuły prawne mogły powstrzymać Zaorskiego przed sfinalizowaniem transakcji. Nic w tym dziwnego. Komfort życia to oczywiście jedno, ale warto zwrócić również uwagę na potencjalny spadek wartości apartamentów. Sąsiedztwo 20 tysięcy osób raczej nie zachęci potencjalnych kupców. I w tym też niektórzy doszukują się geniuszu Zaorskiego. Załóżmy na chwilę, że epicki flip wypalił. Wszystko zostało sfinalizowane, udziałowcy zostają współwłaścicielami, Rafał Zaorski zadowolony inkasuje 100 milionów. Nagle pojawiają się problemy, które ciężko w tej chwili przewidzieć. Niezaplanowane eventy, kłótnie, zakłócanie ciszy nocnej itd., itd. Mieszkania na Złotej 44 zaczną tracić na wartości. Apartament 504 potencjalnie staje się niesprzedawalny. Żeby móc odzyskać tę nieruchomość, trzeba by wykupić udziały od wszystkich 20 tysięcy udziałowców. Wydaje się to mało prawdopodobne. I zarząd stanie przed trudną decyzją. Możliwe jest wystosowanie zbiorczej oferty dla wszystkich współwłaścicieli i zaproponowanie im odkupienia udziału za cenę dla przykładu 10 tysięcy złotych.
To będzie ogromna inwestycja, która miałaby na celu ratowanie renomy budynku oraz ochronę wartości pozostałych mieszkań. Pytanie tylko, czy są w stanie nakłonić wszystkich udziałowców do sprzedaży? Z drugiej strony, udziałowcy również biorą na siebie pewne ryzyko. Przede wszystkim na mieszkanie nałożona jest obecnie hipoteka wynosząca 20 milionów, która według zapewnień Zaorskiego ma zniknąć do momentu finalizacji flipa. Po drugie, bycie współwłaścicielem to nie tylko przywileje, takie jak możliwość przebywania w budynku, korzystania z siłowni i basenu, ale również pewne obowiązki. Każdy współwłaściciel ponosi solidarną odpowiedzialność za długi, które powstaną w związku z własnością apartamentu. Oznacza to, że jeżeli grupa nie zapłaci dla przykładu czynszu, to komornik może ściągnąć kwotę zadłużenia z dowolnej osoby. Wszelkie próby uzyskania rekompensaty poniesionych kosztów od swoich współwłaścicieli, taka osoba będzie musiała dochodzić już samodzielnie. Wewnątrz samych współudziałowców na pewno pojawią się tarcia i konflikty. Problemy wynikające z tej transakcji mogą znacznie przewyższać potencjalne korzyści. Dlatego wielu komentujących uważa, że Rafał Zaorski próbuje wzbogacić się kosztem swoich odbiorców. Zarządzanie 20 tysiącami osób do łatwych raczej nie należy. Pomóc w tym ma umowa Quod Usum, która w skrócie jest zbiorem zasad określających sposób zarządzania nieruchomością, którym podlegać mają wszyscy współwłaściciele. Zarządzanie ma ułatwić powołanie zarządu, który ma składać się z od 1 do 20 członków, będą oni wybierali drogą głosowania. Najpierw jednak członkowie gotowi podjąć się tej roli muszą zgłosić swoją gotowość do piastowania tego stanowiska. Zarząd ma być wybierany na jednoroczną kadencję, a wszystkie uchwały mają zapadać bezwzględną większością głosów. Dodatkowo zostanie wybrany przewodniczący oraz wiceprzewodniczący, którzy to będą reprezentować wspólnotę mieszkania 504 przed właścicielami innych lokali oraz wspólnotą mieszkaniową Złota 44. Wszyscy współwłaściciele mają prawo do przebywania w lokalu bez ograniczeń z zaznaczeniem, że zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, wewnętrznych regulacji wspólnoty mieszkaniowej Złota 44 oraz oczywiście zasad określonych w umowie Quod Usum. A co do regulacji prawnych, to również tutaj są pewne rozbieżności. Wiedzieliśmy się, że Rafał Zaorski ma w zwyczaju organizować spotkania w swoim apartamencie, na które niejednokrotnie przychodzą dziesiątki osób. Taka sytuacja miała miejsce w zeszłym tygodniu, kiedy to Zaorski zorganizował wernisaż. Część gości została jednak zablokowana. Była to forma sprzeciwu wspólnoty przeciwko próbie przeprowadzenia epickiego flipu. Wspólnota powołała się na instrukcję przeciwpożarową, która znacznie ogranicza ilość osób mogących przebywać na piętrze. Rafał Zaorski w kontrze powołał się na prawo budowlane, które według tego, co umieścił na stronie epickiflip.pl, dopuszcza do 300 osób na piętrze ze względu na istnienie dwóch ciągów ewakuacyjnych. Sprawa niewątpliwie budzi wielkie emocje i jeszcze wiele może się tutaj wydarzyć. Dlatego, jeżeli chcesz być na bieżąco, zapraszam do śledzenia BitHuba. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji oraz komentarza. Dziękuję za Twój czas. Niech mi pan powie od razu, jakie ma pan zapatrywanie na ten cały projekt? Znaczy, czy jest pan po tej stronie neutralnej, czy po stronie, że tak powiem, aktywnie walczących z tym projektem? Znaczy, jak najbardziej aktywnie angażuję się w walkę z tym projektem, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że uważam, że to jest po prostu zwyczajne oszustwo i z tego powodu tak nie chcę ograniczać niczyjej własności, ani prawa własności czy wolności, bo uważam, że każdy ma tego prawo, ale no, uważam, że to, co mówi pan Zaorski, jest po prostu działanie mające na celu oszukanie dziesiątki tysięcy osób. Bo, no to jak mówię, lokal ma całkowicie inne przeznaczenie i też jest zresztą wiele wypowiedzi w tym temacie prawników, że to, że nie jest wskazane w ustawie, na ile konkretnie części dany lokal może być podzielone, nie zmienia faktu, że po prostu powinno to być zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywane, a wiadomo, że przeznaczeniem lokalu mieszkalnego nie jest podzielenie go na 20 tysięcy udziałów. Pana zdaniem, jeżeli ten projekt upadnie, na jakim etapie uważa pan, że ma największe szanse ten projekt upaść? Wydaje mi się, że celem Rafała Zaorskiego jest po prostu szukanie ludzi, zebranie tych pieniędzy,
Czyli najprawdopodobniej po prostu zrobi to tak, że będzie podpisywał z osobami możliwe, nawet zapraszając je na te 50 piętro, żeby sprawić takie wrażenie, że są już w lokalu, będą podpisywane umowy cywilne, które jakby nie będą miały żadnej mocy prawnej, a żadne akty i tym bardziej wpisy do księgi w kierunku nie będą miały miejsca, więc te osoby, które wpłacą te pieniądze, zostaną po prostu z taką umową cywilną, która tak naprawdę nie ma żadnej mocy prawnej. Bo tam będzie oczywiście, że tam ma prawo do lokalu, że nastąpi kiedyś tam możliwy jakiś akt albo i nie, no zależy już od pewnie sprytnie to jakoś skonstruuje, żeby też siebie samego zabezpieczyć. I na tym po prostu, no, zakończy się to na etapie, w którym, no, zbierze określoną ilość środków, które go satysfakcjonuje, tak, na tej zasadzie. Czyli oszuka jakąś tam grupę osób, no, która, na której stwierdzi, że już dalej nie ma potrzeby, że tak powiem, ukradać tam oszukiwać ludzi. Okej, okay, a co, jak pan się zapatruje na to, że Zaorski twierdzi, że tam według przepisów bodajże może być około 300 osób na piętrze? Według przepisów przeciwpożarowych, które są tutaj w ramach takich informacji wspólnoty, maksymalnie na piętrze może przebywać 50 osób i to są informacje, które ja mam jakby od wspólnoty tutaj i od zarządu. Ale ja pamiętam jeszcze za czasów, kiedy deweloper tutaj miał ten lokal i to był lokal taki, no jak to się nazywa, no po prostu sprzedażowy, tak, bo wtedy jeszcze nikt nie mieszkał na piętrze 50, bo to też może być przez Rafała wykorzystywane, że kiedyś to deweloper organizował, a że wtedy nikt nie mieszkał ani piętro nad, ponieważ było remontowane, ani piętro pod. No i deweloper, no, miał prawo jako przy sprzedaży budynku wykorzystywać taki lokal do kwestii marketingowych, to były organizowane eventy. Rozumiem, a jakie ma pan takie, znaczy wspólnota w ogóle, jakie mają takie główne obawy związane z tym, że spadnie na przykład cena nieruchomości? Myślę, że to nie jest ta kwestia, no bo to jest jakby, Rafał Zaorski, no też ma duży lokal, więc to jest normalne, nikt nie ma z tym problemu, żeby organizował tam jakieś imprezy od czasu do czasu, bo wiadomo, że to jest lokal duży, więc nikt nie ma złudzenia, że będzie sobie czytał, że tak powiem, w kącie książeczki piłkawkę. Ale no, powinno być to z poszanowaniem jakichś zasad, tak? Czyli tam kwestii regulaminowych. Zatem też to są kwestie bezpieczeństwa, że Rafał po prostu zaprasza osoby w żaden sposób niesprawdzone, ogłasza to w social media, wiadomo jak to działa, także osoby dowolne mogą tu przychodzić. Wielokrotnie dochodziło do jakichś kradzieży, do różnych innych rzeczy, tak? No tak, na przykład słyszałem, że tam zastanawiałem się, jakby to wyglądało, że teoretycznie każdy, kto będzie miał udział w tym mieszkaniu, teoretycznie, czysto teoretycznie, mógłby na przykład mieć darmowe parkowanie w ścisłym centrum, tak, wokół apartamentu. No tak, znaczy, no ile by było fizy do księgi, wiesz, czysto, bo to też jest taka kwestia. Poza tym najważniejszą rzeczą w całej tej sytuacji jest właśnie tak naprawdę intencja Zaorskiego. Bo oczywistą intencją jego nie jest tak zrobienie, że nie jest takim rokiem tutaj, który chce przysłowiowo zabrać bogatym i dać biednym, tylko chce zabrać biednym dla siebie, także robi całkowicie, dając złudzenie ludziom, że będą właścicielami lokali na Złotej, tak naprawdę ich oszuka, żadna z tych osób, które zakupią te udziały, no najprawdopodobniej tu nawet nie wejdzie. Chyba, że na podpisanie ewentualnie umowy, no bo może to robić rotacyjnie. A co tam się dokładnie stało ostatnio? Bo Rafał zorganizował jakiś bodajże wernisaż i tam się... Zorganizował tak po raz kolejny wernisaż, no ale wspólnota z racji na to, co on wyprawia, tak ogłasza te różne swoje akcje, no to jest w tym momencie wyczulona, no bo nie wie co się dzieje, tak, nagle przychodzi 50 osób, nie wiadomo czy nie przyjdzie zaraz kolejne 50 albo 150 czy 200. No bo my tego nie wiemy, tak? Rafał obserwuje 70 tysięcy osób na Instagramie, jeżeli informacja rzuca, że robi coś, no to nie ma kontroli zarząd, ani nikt nie będzie ochrona nad tym, ile osób się pojawi. Więc po prostu, no, próbują to w jakiś sposób zablokować, żeby te osoby dosłownie nie staramowały, no nie, że tak powiem, nie zrobiły takiego, no, złamania zwyczajnego, tak? No bo też nikt oczywiście nie ma na tym kontroli. Wspólnota już podjęła decyzję o tego, żeby pójść wniosek do sądu, żeby ten okres zlicytować. Druga rzecz to jest taka, że nie wiem, czy już został złożony też wniosek do KNF-u, po prostu zwyczajne oszustwo, no bo to oczywistą kwestią jest i to zresztą ludzie już widzą, tak, to nie jest nawet kwestia mieszkańców Złotej, no bo to wiadomo, mamy swój interes, to możemy się wypowiadać, że nie chcemy, żeby tu ktoś chodził, on też taką retorykę robi, ale wiadomo, jaki jest jego cel, tak, że po prostu tych ludzi zwyczajnie oszukać, zresztą on sam się jakby w pewnym sensie do tego przyznaje, że on to później jakby nie będzie miał nad tym kontroli, czy miał po prostu że zbierze te pieniądze, zostawi ludzi trochę samych na zasadzie, no dobra, macie teraz umowy cywilne, to sobie radźcie, nie? Pewnie
Taka będzie jego retoryka. A jaki plan kroków przeciwko temu planowi ma aktualnie wspólnota? No, znaczy, no to jest na pewno złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. No bo to jest leżące na ogień. Tak jak mówię, to, że prawo nie zawsze jest ścisłe, nie zawsze dyktuje nam jeden do jednego pewne rzeczy, bo się pewne rzeczy nie da po prostu określić, a nie da się określić, na ilą maksymalną liczbę można podzielić lokal, tak? No bo ktoś może mieć 50 wnucząt i chce podzielić sobie na 50, a drugi chce, no nie jesteśmy w stanie. Dlatego nie jest to spisane, nie dlatego, że można to podzielić nieskończoną. Lokal musi być zgodnie z przeznaczeniem, tak? To jest lokal mieszkalność i służy do mieszkania. Czy Zaorski jako sąsiad próbował się jakoś rozmawiać z tymi ludźmi ze wspólnoty, z sąsiadami? No, no oczywiście coś próbuje rozmawiać, no ale to, no, to jest jego typowy skok na kasę, po prostu chce oszukać ludzi i tyle, wykorzystuje do tego renomę budynku, bo to jest znany budynek. No robi to bardzo sprytnie, trzeba mu przyznać. No bo to jest jakby, no, no rzeczywiście pomysł bardzo dobry, żeby wykorzystać jakby tutaj jednych na drugich napuścić, a sam z tego jakby zarobi na tak naprawdę, bo napuszcza jakby teoretycznie dwoje złych właścicieli bogaczy, tak, ze spłaty 44, którzy tutaj nie chcą wpuścić i przeciwko osobom, a jakby on zgarnia całą tą kasę za to, bo to na tym polega. Także lokal zresztą wcześniej deweloper, nie jedna osoba chciała kupić pod takie wykorzystanie, to nie pierwszy raz on wpadł na ten pomysł, bo chciał tutaj jeden z właścicieli zrobić taki gentleman sklep, ale jasno było przez dewelopera powiedziane, że nie będzie żadnych zapisów poza tym, że to jest lokal mieszkalny, bo to jest budynek mieszkalny. Więc to nie jest tak, że on wpadł pierwszy na taki genialny pomysł, tylko że były wcześniej osoby, które chciały to zrobić zgodnie z prawem. Czy ściśle z tym tak zwanym epickim flipem, czy były już jakieś objawy, że coś się dzieje, na przykład jak ci ludzie przechodzili ogrów? To była jakaś nieuchronność. To wernisaż to było coś w tym stylu, bo on się zasłania tak wydarzeniami kulturalnymi. Okay. Wiadomo przecież, że mu nie o to chodzi, tak?